Jest niedziela, jest 21, jest zielona poświata, a to znaczy, że oglądasz spiskową teorię, bo nic. Nawet fakt, że w tej chwili znajduję się w Ankarze i albo jestem martwy, albo zgłębiam tajniki prawdziwej Turcji, a nie takiej namalowanej przez pryzmat kurortów, nie powstrzyma mnie przed dostarczeniem tobie kolejnej spiskowej teorii, bo kurczę, lubicie spiskowe teorie. Wiem to chociażby z wyświetleń, z łapek w górę, z komentarzy i z tego, co do mnie piszecie na PRV, że spiskowe teorie są czymś, co niesamowicie lubicie, więc po prostu staram się o was dbać, jak tylko mogę, bo wy o mnie dbacie, to ja się staram odwdzięczyć. I tyle. Dzisiaj będzie o Ewangelii Marii Magdaleny, gnostyckim apokryfie, który według wielu uznawany jest za tekst sporządzony przez samą Marię Magdalenę. Zanim przejdę do sedna, dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że dla uzupełnienia sobie tego materiału dobrze by było, gdybyś obejrzał film z cyklu Zakazane Ewangelie, Ewangelia Tomasza oraz Ewangelia Judasza. Są to po prostu wcześniejsze moje analogowe vlogi, bo nie będę już takich podstaw tłumaczył typu czym jest gnostycyzm, czym są apokryfy i tak dalej. Po prostu no, tak to nagram, żeby ten vlog dało się obejrzeć bez znajomości tych tekstów, a jeżeli cię Ewangelia Marii Magdaleny zainteresuje, to proszę uzupełnij sobie ten vlog i koniecznie obejrzyj vlog pod tytułem Zakon Sionu, który mówi o zakonie, który rzekomo Marię Magdalenę miał chronić. To są bardzo, bardzo ciekawe vlogi, koniecznie to obejrzyj. Słuchajcie, a druga rzecz, już odpuszczę sobie tą naszą formułkę, że pamiętajcie, że tam obejrzyjcie sobie inne vlogi, tam są te nasze formułki. W każdym razie wstęp będzie o Marii Magdalenie w Nowym Testamencie, ponieważ w zasadzie jak byłem dzieckiem, jeszcze jak się w ogóle nie interesowałem spiskowymi teoriami, przepowiedniami i tak grzecznie łykałem wszystko, co ksiądz na religii powiedział, to pamiętam, że swego czasu wyleciałem z religii właśnie za dociekanie, kim była Maria Magdalena i dlaczego jest taką bardzo dziwną postacią. Już pomijam fakt, że ona wtedy była uznawana przez wielu księży za prostytutkę, bo tam sobie nie doczytali, że już się inaczej ją traktuje, o tym będzie dalej. To jest postacią taką bardzo dziwną. O niej w całej Ewangelii, w całym Nowym Testamencie wiemy naprawdę bardzo, bardzo mało. Głównie to, że przyłączyła się do Jezusa po tym, jak ten wypędził z jej ciała 7 złych duchów, a potem wzmianka o niej jest tylko kilkanaście razy. Według różnych źródeł 12 lub 13 razy. Oczywiście linki do tych źródeł macie w opisie, a przyznam wam, nie chciało mi się czytać znowu Nowego Testamentu i sobie notować. Ktoś chce, niech to zrobi za mnie, napiszę w komentarzu, wtedy dam tutaj taką ładną adnotację, czy 12, czy 13. No to siłą rzeczy, mało wzmianek o niej było, w związku z tym ona w tym całym Nowym Testamencie pojawiała się bardzo, bardzo rzadko. Mimo tego pojawiła się w Judei w momencie ukrzyżowania Jezusa i była tam bardzo aktywna, wręcz przez Maryję Dziewicę, czyli przez Matkę Jezusa, traktowana była jako osoba bardzo ważna, bardzo bliska Jezusowi. Matka Jezusa uznawała, że ona razem z nią, czyli razem z matką, ma prawo przebywać i towarzyszyć synowi w tej najcięższej próbie, no, pójściu na śmierć, w męce, w kaźni, czyli zachowywała się zupełnie tak, jakby ta Maria Magdalena była jego żoną, właśnie może żoną, to jest bardzo ciekawe, czyli co, nic o niej nie mówią, nagle się zachowuje jak żona, więcej przez matkę jest uznawana jak żona, a przecież ma, i to jakaś taka żona kochana, lubiana, szanowana, no przecież, przecież matki w tym momencie te zwane też teściowymi, no to tak zwykle tych synowych nie lubią, a ta ją lubiła, szanowała, pozwalała jej być. Jest to dziwne. Jeszcze dziwniejsze jest, że Jezus, że ona przecież pierwsza przybyła do grobu Jezusa i odkryła, że Jezus zmartwychwstał, a przecież w całym Nowym Testamencie, w całej religii założonej przez Jezusa, to ten moment zmartwychwstania to jest najważniejsze, co może być. I co? Powierzył to takiej jakiejś dziwnej babie, która jedyne co, to kiedyś wypędził z niej duchy, potem parę razy się tam gdzieś pojawiła, potem gdy umierał, to wpadła i co? I nagle stała się najważniejsza. Dziwne, nie? Jeszcze dziwniejsze jest to, że Jezus pierwszy właśnie się Marii Magdalenie
ukazał, gdy był zmartwychwstały. I to, co by było śmieszniej, ukazał się jej w trochę inny sposób niż pozostałym uczniom, ale to później. Na razie zastanówmy się, że zobaczcie, no powiedzmy, że spróbuj się sobie zrobić taki eksperyment myślowy, że stoisz przed czymś takim jak Jezus, nie? Czyli, nie, albo dobra, nie jak Jezus. Powiedzmy, z jakiegoś powodu możesz skontaktować się z żywymi, gdy jesteś martwy. Nie wiem, pojechałeś sobie do Ankary i był akurat zamach i cię rozpierdzielili, nie? I sobie jesteś takim duchem, taką zjawą nawet, prawda? Nie zmartwychwstałeś, bo jesteś zwykłym człowiekiem, ale w jakiś sposób możesz się kontaktować ze światem materialnym żyjącym. Komu się pierwszemu pokazujesz? Ojcu? No, prawdziwemu ojcu to nie, bo twój prawdziwy ojciec jest w niebie, gdybyś był Jezusem. No, ale powiedzmy ojczymowi, mamusi, głównemu uczniowi, kumplom, czy jakiejś no-name'owej babie. No, raczej nie no-name'owej babie. Natomiast, gdyby ta kobieta była twoją żoną, to już się wszystko zgadza, nie? No, kobieta najważniejsza w życiu każdego mężczyzny powinna to być żona. Jeśli to jest matka, to znaczy, że jesteś maminsynkiem. Jeśli to jest kochanka, to znaczy, że zdradza swoją żonę. Jeśli jest to twoja córka, to znaczy, że za bardzo, kurczę, tutaj za bardzo się przejąłeś rolą ojca i tak dalej. No powinien przede wszystkim z kim się pojawić żonie, więc tutaj już jest takie troszeczkę założenie, że może ona była kimś więcej. Do tego jeszcze Maria Magdalena była pierwszą, która miała głosić zapowiedź zbawienia i to czytamy w Ewangelii świętego Jana 20:18, czyli w normalnej Ewangelii, nie żadnym gnostyckim apokryfie, tylko w normalnej Ewangelii. Teraz jest pytanie, komu pozwolić głosić zapowiedź zbawienia, czyli to, co w tym wszystkim jest najważniejsze? No-name'owej kobicie? No nie, no przecież no-name'owa kobieta, jak się pojawiła znikąd, to za chwilę zniknie i jej nie będzie, prawda? Żonie, kochance, tylko żonie i kochance, no też może nie do końca. Żonę i kochankę, czy którą tam po prostu jest tylko żoną i kochanką, nie odgrywa żadnej większej roli poza tym, no to po prostu jej się pokazujesz, mówisz, już jest dobrze, patrz, zmartwychwstałem, jest fajnie, nie lękaj się, widzisz, mówiłem, po śmierci będzie okej, okay, jest dobrze, brzeć dziewczyno, przeżyj dalej swoje lata, będzie okej. Okay. On jej każe głosić, on jej każe nauczać, czyli sugeruje, że była również bardzo ważnym uczniem, że nie była tylko żoną, kochanką, ale również była w zasadzie jedną z apostołów i to taką najważniejszą, bo jej przekazał jako pierwszy dobrą nowinę, prawda? Tak by to wyglądało na logikę. Tymczasem Kościół przez wieki Marię Magdalenę gnoił jak się tylko dało, albo co gorsza, skazywał na zapomnienie. I to w zasadzie już od samego początku, czyli od czasów ewangelistów. No, najlepszy przykład jest, że w całym Nowym Testamencie można o niej przeczytać tylko kilkanaście razy. Kilkanaście razy o żonie Jezusa, nawet o kochance Jezusa, o głównym apostole. Coś jest nie tak. Do tego później, gdy pojawił się kościół hierarchiczny, to po prostu zrobiono z niej prostytutkę. Konkretnie prostytutkę z Marii Magdaleny zrobił papież Grzegorz Wielki w 591 roku w homilii wygłoszonej w Bazylice świętego Klemensa w Rzymie. I cytuję źródło. Była nierządnicą, patrzyła z zazdrością, pokazywała włosy, żeby zwrócić uwagę na twarz. Używała wonnych olejków do zakazanego namaszczania swojego ciała. Wymieniał jej grzechy papież. Te słowa stworzyły wizerunek Marii Magdaleny na następne stulecia. Kolejny fragment tego samego źródła. Zaskakujące stwierdzenie Grzegorza Wielkiego oparte było na domyśle, że Maria to ta sama osoba, co anonimowa kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne i namaszczała olejkiem stopy Jezusa w 7 rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza. Takie połączenie jest dziś przez wielu współczesnych biskupów stanowczo odrzucane, ale przez wielu, a nie przez wszystkich. Poza tym teraz, na początku po prostu zrobiono z niej
dziwkę. Podobnie zresztą jak gnostyków. Musicie wiedzieć, że od czci i wiary odsądzano. Był przecież, już nie pamiętam kto, ale ktoś ważny, kurczę, dla początków kościoła, wybaczcie, rozpuszczał nawet takie plotki i informacje, no wiecie, w formie listów i tak dalej, że gnostycy wierzą, że Jezus kazał Marii Magdalenie patrzeć, jak zjada własną spermę. Takie obrzydlistwa rozpowszechniali właśnie po to, żeby wśród ludzi z gnostyków zrobić jakąś taką dziwną sektę poprańców i odszczepieńców. Jak było w rzeczywistości z gnostykami, o tym jeszcze będą vlogi, a żeby dowiedzieć się więcej, Ewangelia według Tomasza i Ewangelia według Judasza i o zakonie Boże Syjonu, obejrzyj sobie te vlogi. Na początku miałeś miniaturki, będą jeszcze raz na końcu, mając włączone adnotacje. Kliknij, jak nie, to przejrzyj playlistę Plociuch. I teraz jest pytanie. Czy Jezus mógł wyróżnić prostytutkę? Albo czy mógł ukazać się jako pierwszy prostytutce? No mógł, oczywiście, że mógł. Jezus był niesamowitym spokoziomalem, mówiąc dzisiejszymi czasami. To był Bóg, ale jednocześnie człowiek. I on naprawdę założył taki kościół radosny, kościół wspaniały, kościół pod tytułem w domu ojca mego przygotowane jest miejsce dla ciebie, będzie zajebiście, radujmy się, bądźmy dobrzy dla siebie, bądźmy fajnymi ziomalami, będzie dobrze, no. Gdyby Jezus dzisiaj żył, nie, gdyby Jezus urodził się na Jamajce, jestem przekonany, że byłby rastafarianinem, nie? Tego typu rzeczy. Naprawdę dlatego ludzie, którzy zagłębiają się w Nowy Testament, tak bardzo kochają Jezusa, bo to taki spokoziom jest, taki fajny, on się nawet w politykę nie bawił. Mówił wyraźnie, oddajcie Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie. Bardzo porządku człowiek, więc na pewno nie miałby problemu z tym, że no dobra, była prostytutką, no i co z tego, ale już nie jest. No, mimo wszystko, już mamusia zapewne miałaby z tym większy problem, ale nawet jeżeli była tą prostytutką, to i tak tylko i wyłącznie byłoby zgnojenie po to, żeby po prostu... jakby to ładnie powiedzieć, no po prostu, żeby wczesny Kościół chciał, żeby ją wymazać. Zupełnie inny obraz Marii Magdaleny jest właśnie, jeżeli poczytamy sobie Ewangelię Tomasza, tą zakazaną, gnostycką. Później jeszcze jest w Ewangelii Egipcjan, ale o niej będzie później, ponieważ Maria Magdalena w tej Ewangelii była ważna. Ona była pierwszym świadkiem. Znaczy, że to, że była pierwszym świadkiem zmartwychwstania Jezusa, no to wiemy z Ewangelii według świętego Jana, prawda? Ale później zniknęła. I właśnie dlaczego zniknęła, skoro była aż tak ważna? Bo Piotr i Paweł, no to później zajęli się tak w cudzysłowie zakładaniem kościoła. Szczepan, no nie mógł, bo zginął śmiercią męczeńską. Jan zajął się bardzo mocnym głoszeniem tego, co będzie na końcu, czy mówiąc krótko, zapowiadał apokalipsę, a Maria Magdalena, no właśnie tak jak wcześniej mówiłem, została skazana na zapomnienie. Tymczasem, jak poczytacie sobie Ewangelię według Marii Magdaleny i Ewangelię Tomasza, lub obejrzycie mojego wcześniejszego vloga na ten temat, to zobaczycie, że Maria Magdalena w tej wersji miała być następczynią Jezusa. Była apostołką apostołów, umiłowana bardziej niżeli inni. To jest cytat. Czyli ona miała być tym, która poprowadzi trzutkę Jezusa, gdy Jezusa już zabraknie, ale była potwornie skonfliktowana ze świętym Piotrem i niewygodna kościołowi hierarchicznemu, który po prostu był jakby w pewnym momencie został zespolony z rzymską tradycją. I tutaj dwie ważne rzeczy. No, święty Piotr,
założył kościół. Oni byli skonfliktowani, oni się nie lubili. Za chwilkę będziecie mieli tego cytaty. On był o nią zazdrosny, on prosił, żeby ją oddalać. On poddawał w wątpliwość, że kobieta może coś zrozumieć. On się burzył, gdy Jezus jej coś przekazywał, żeby podała innym uczniom. No po prostu zachowywał się jak typowy zazdrośnik. Wiecie, za moich czasów w pierwszej klasie liceum omawiało się takie utwory, w których na przykład stara koleżanka, czy stary kolega, taki najlepszy kumpel z podstawówy, był zazdrosny o to, że masz dziewczynę. I tutaj mniej więcej tak się święty Piotr właśnie w tej Ewangelii zachowywał, jakby po prostu on był wybrany, on był najważniejszym uczniem i nagle pojawiła się baba, która z jego zdaniem jest wywyższona tylko dlatego, że ma cycki plus to, co na dole, no i tutaj nic się w niej zakochał i dlatego, że się w niej zakochał, dlatego, że dzielą łoże, no to ona jest wywyższona. Nie, tak się zachowuje święty Piotr, czyli walczą, tak? No czyli potem jak wygrał, no bo to on założył kościół, ten hierarchiczny, który w tej chwili istnieje, no to no zawsze tak jest, że historie niestety piszą wygrani, no to po prostu wymazał tą Marię Magdalenę, jak się tylko dało, tak? No a później jeszcze, ponieważ Maria Magdalena była niewygodna ze względów właśnie takich politycznych, tradycja rzymska, o tym już wiele razy mówiłem, że w tradycji rzymskiej rządził facet, pater familias, który miał tak wielką władzę, że mógł nawet swoje dzieci sprzedać w niewolę. Później było jakieś takie prawo, chyba już nie pamiętam prawa rzymskiego, słabo je pamiętam, że jak się 2 czy 3 razy sprzedał dzieciaka w niewolę, ten dzieciak się za trzecim razem albo drugim, chyba trzecim, jak w jakiś sposób wyzwolił z tej niewoli, na przykład się wykupił sam z niewoli, bo to były dziwne czasy w prawie rzymskim, że niewolnik mógł mieć swoją własność, mógł zbierać swoje pieniądze i sam się wykupić. Dziwne, że własność miała własność, no to trochę tak jakby, nie wiem, twoja zmywarka mogła sama się wykupić, bo zarobi pieniądze. Nieważne. No to dopiero wtedy wychodził spod władzy ojca. Czyli koleś po prostu sprzedał typa, typ się w jakiś sposób wyzwolił i dalej był pod władzą tatuśka, tatusiek mógł go dalej sprzedać. Kobiety naprawdę nie miały żadnej władzy. No i nagle w takim społeczeństwie, w takiej kulturze mieli przyjąć, że kobieta de facto ma tym wszystkim rządzić. Jeszcze nie daj Boże, kurczę, była nie tylko żoną, nie tylko kochanką, ale również matką dziecka, to już w ogóle wszystko rozwalało. No, nie dość, że założył to facet, który z nią walczył, to jeszcze ze względów kulturowych opłacało się ją zgnoić, a prostytutkę zrobiono z niej jeszcze dodatkowo dlatego, że w VI wieku ze względu na przeróżne wojny w Europie i tak dalej, było cała masa kobiet, które no niestety wylądowały na ulicy, bo to facet poszedł na wojnę, zginął, wtedy opieki socjalnej nie było, no to bach, na ulicę radź sobie sama. No i potrzebna była jakaś taka patronka, która to będzie bardzo, bardzo upadła, a i tak ją wywyższą. Dlatego właśnie też o niej mówili, ale również po to, żeby ją zgnoić. Przecież nikt nie będzie się zastanawiał, czy czasem prostytutka może dostąpić jakiejś tam godności. Teraz tak, w początkach chrześcijaństwa tekst był tolerowany, to bardzo ważne, potem był uznawany za herezję, właśnie z tych powodów, które mówiłem. Fragmenty tej Ewangelii Marii Magdaleny odkryto dopiero w 1896 roku w Kairze. I tutaj teraz troszeczkę ze źródła wam przytoczę o samym tekście, takim jakby artefakcie, który się zachował. Fragmenty Ewangelii Marii Magdaleny zachowały się w dwóch pochodzących z III wieku greckich fragmentach oraz dłuższym tłumaczeniem na język koptyjski, który datuje się na V wiek, oczywiście już naszej ery. I to są jakby trzy dokumenty. Pierwszy to jest papirus Rylandsa 463. Jest to fragment grecki, datowany na III wiek naszej ery. Zawiera tekst od 7,4 do 19,5 koptyjskiego rękopisu. Później mamy papirus Oxynchrynchus
3525, to jest znowu fragment krecki, znowu trzeci wiek, zawiera od 9.1 do 10.10 koptyjskiego rękopisu, natomiast koptyjski rękopis datowany jest na 5 wiek, jest to papirus Berolinensis 8502, ponieważ fragment koptyjski jest najobszerniejszy i najważniejszy, greckie rękopisy zostały niejako uzupełnione o ten koptyjski i odnosi się ich zawartość w stosunku do tego, jak został zapisany ten rękopis koptyjski. Całej Ewangelii brakuje stron od 1 do 6, czyli rozdziały 1 do 3 oraz 11 z tej strony do 14, czyli rozdziału od 6 do 7 oraz fragmenty rozdziałów 5 i 8. I tutaj, no i tyle, tak? Tutaj są właśnie bardzo mocno ta Ewangelia, tutaj to źródło akurat bardzo mocno pokazuje na konflikt Piotra z Marią Magdaleną. Oni tutaj znowu cytują fragment, czy Zbawiciel zaiste mówił na osobności z kobietą, a nie otwarcie z nami? Zobaczcie, podkreśla kobieta, że jej płeć mu się nie podoba. On jest typowym samcem tamtych czasów, a jak sobie poczytacie, jak kobiety były traktowane w czasach Jezusa, to powiem tylko tyle. To jak dzisiaj muzułmanie traktują swoje kobiety, to wtedy, jak inaczej, to w tamtych czasach większość kobiet traktowana była nawet jeszcze trochę gorzej. Dość powiedzieć, że za nierządnicę w czasach Jezusa można było być uznaną za sam fakt, że się kobieta odezwała do faceta, który nie był jej mężem, albo chodziła na targ. We wcześniejszym fragmencie przecież było powiedziane, że odsłaniała włosy, żeby zwrócić uwagę na twarz. Te włosy po prostu też tam były. To też taka moja teoria, że islam sam w sobie nie jest jakiś taki strasznie zły. On po prostu zatrzymał się niejako w ewolucji. Albo może nawet się cofnął w ewolucji. To jest ciekawe, ale dalej. Była kobieta, rozmawiał z nią, a nie otwarcie z nami. Czy mamy się do niej zwrócić i słuchać jej wszyscy? Czy wolał ją od nas? A Lewi odparł: Piotrze, zawsze łatwo się unosiłeś, teraz widzę, że walczysz z tą niewiastą, jakbyś był jej wrogiem. Jeżeli Zbawiciel ją wyniósł, kimże zaiste jesteś, abyś miał ją odrzucać? Zapewne Zbawiciel zna ją bardzo dobrze, dlaczego miłował ją bardziej niż nas? No to jest chyba całe sedno, że Zbawiciel ją bardziej miłował, Zbawiciel ją uczynił pośredniczką w głoszeniu słowa. Piotr nie mógł tego po prostu zboleć. Tak to należy powiedzieć. Była w innych fragmentach, czytamy, że była najodważniejsza. Tylko Maria Magdalena nie boi się, gdy Jezus polecił uczniom, by, i tutaj cytat, głosili dobrą nowinę w królestwie. Jezus za jej pośrednictwem zwraca się do uczniów. Tutaj znowu cytat. Co jest ukryte, ja wam objaśnię. Maria Magdalena objaśni pozostałym uczniom Jezusa, co jest ukryte. Piotr jest o nią niesamowicie zazdrosny. Tutaj znowu jest ten fragment. Czyżby on rozmawiał z kobietą w tajemnicy przed nami? Co ciekawe, w Ewangelii Łukasza 8:2-3 w przekładzie Biblii Tysiąclecia mamy: Maria i inne kobiety w otoczeniu Jezusa usługiwały im ze swego mienia, czyli finansowały działalność Jezusa. To pokazuje znowu, jak Maria Magdalena była ważna. Tutaj też w niektórych źródłach znajdziemy, że Maria Magdalena mogła być właścicielką zamku w miejscowości Magdalna nad jeziorem Genezaret. I to też jest w ogóle bardzo ciekawe. To jest taka przesłanka, że ona mogła być kimś więcej niż tylko taką zwykłą babą, która się w tym towarzystwie kręciła, ponieważ wygląda na to, że
był, albo była panną, albo mąż był niewygodny dla ewangelistów, albo fakt tego, że oni byli małżeństwem, był dla ewangelistów bardzo niewygodny. Tutaj należy wspomnieć, że Marii było dość dużo w Nowym Testamencie, czy w ogóle w Biblii jest ich sporo, dlatego na przykład je się zwykle określa przez jakieś powiązanie z jakimś mężczyzną. Na przykład mamy Marię, żonę Kleofasa, albo Marię, matkę Jakuba. A tu mamy Marię Magdalenę, przy czym to drugie imię to jest właśnie od tego, od miasta, z którego ona pochodzi, od portu Magdalena. Czyli tak naprawdę no to To nic o niej nie wiemy. Jest taka sama. Żadnego faceta koło niej nie ma. Wiecie, to, jak już mówiłem, to były bardzo, bardzo dziwne czasy. Wtedy kobieta bez męża no, nie mogła normalnie istnieć. Według Ewangelii Tomasza była, cytuję, kobietą, która zrozumiała wszystko i była jedną z 6, a nie 12 prawdziwych apostołów. Przypominam, że Ewangelia Tomasza też jest Ewangelią gnostycką. Ona nie została uznana przez Kościół. Inni apostołowie są o nią zazdrośni, ją atakują, zwłaszcza święty Tomasz. Przepraszam, zwłaszcza święty Piotr. Cytat. Każ Marii odejść, błaga Jezusa w Ewangelii Tomasza, święty Piotr. Kobiety nie zasługują na łaskę blisko ciebie. Tutaj pokazuje, jak wielki jest ten Kościół. Ojcowie Kościoła najchętniej patrzyli jednak... I o co chodzi? Tutaj ojcowie Kościoła bardzo niechętni byli równości płci. Oni, tutaj znowu cytat, żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła. I tak pisał w liście do Efezjan święty Paweł. Jednak pisze, przez niego teksty zawierają wzmianki o kobietach misjonarkach w Cesarstwie Rzymskim, natomiast to były wczesne teksty. Potem on na przykład wspomina o konkretnej misjonarce Junii, którą potem przerobiono na imię męskie, żeby umniejszyć rolę kobiet. I właśnie moim zdaniem dlatego Maria Magdalena, oczywiście jeżeli to jest wszystko prawda, dlaczego została de facto wymazana z kart Nowego Testamentu, a przez to z kart historii i z kart religii. Dlaczego jej rola została niesamowicie umniejszona? No to przede wszystkim przez historię, którą piszą zwycięzcy. Jeszcze raz mówię, Kościół założył święty Piotr ze świętym Pawłem, ale ten święty Piotr trochę bardziej. No i on po prostu mówił, jak ma być, prawda? W związku z tym, historię piszą zwycięzcy. Do tego dochodzi jeszcze konflikt z gnostykami, którzy początkowo byli tolerowani, nawet byli, no, może nie poważani, ale mieli swoich zwolenników, a potem wymyślono, że trzeba ich zgnoić jak się tylko da, a Maria Magdalena była bardzo ważna dla gnostyków, dlatego też właśnie obrażano tych gnostyków poprzez obrażanie Marii Magdaleny. Do tego dochodzi, jak już wspomniałem, rzymska kultura, to by się za bardzo wszystko waliło. Czym innym jest przyjęcie nowej religii, nowych Boga jednego zamiast całego panteonu bogów politeistycznych, a czym innym byłoby, jakby nagle tym wielkim rodom rzymskim powiedzieć, dobra, pater familiasowie, którzy do tej pory to sobie rządziliście wszystkim, łącznie ze swoimi babami, tak jakby była waszą własnością, to teraz te baby będą wam równe, a w zasadzie to trochę będą wam tak równiejsze, bo wiecie, przyjmujemy teraz religię, w której chodzi o to, że no w zasadzie facet nie żyje, została baba i ta baba była ważniejsza od innych facetów, więc to tak trochę, że teraz baby będą ważniejsze od was. To co, oddajecie władzę kobietom? No za cholerę nie, prawda? I mniej więcej w ten sposób to wyglądało i też po prostu usunięcie roli kobiet było w tym momencie ważne. Ważne też było oczywiście dla Kościoła, bo przypominam, że Kościół, gdy się tworzył, to też nie było tak do końca tylko i wyłącznie religia. Ten wiara katolicka została bardzo mocno wpleciona najpierw w Rzym, a potem została wpleciona w nowy porządek. I
jakby nadanie, nadanie, nie, nie, o Boże, nadanie legitymacji do rządzenia władcom i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przypomnijmy, że król był pomazańcem Bożym i to było męskie. Po prostu faceci nie chcieli oddawać władzy. Jak bardzo Rzymianie nie cierpieli tego, że kobiety mogą rządzić, najlepiej świadczy fakt, że w wielu opowieściach rzymskich generałów, którzy wracali z wypraw przeciwko barbarzyńcom, najbardziej obrzydliwe, co się tylko da, było to, że wśród barbarzyńców, czyli między innymi nas, kobiety mogły być wielkimi wodzami. Kobiety mogły zarządzać osadami, kobiety mogły być dowódcami armii i były chowane z mieczem jako wojowniczki z wielkimi godnościami. Czyli że u nas tak naprawdę w początkach historii było równouprawnienie. I oni w ogóle nie mogli tego przeboleć. Więc tam trzeba było po prostu dopasować całą religię do ówczesnego schematu myślenia ludzi, do ówczesnej kultury oraz do pewnych założeń, że ten schemat został zrobiony przez facetów po to, żeby faceci mieli tam dobrze, a kobiety co najwyżej przeznaczono im rolę służalczą, czyli na przykład zakonnic, które sobie gdzieś tam usługują. No mniej więcej tego typu rzeczy. Dlatego ją znojono, a do tego jeszcze dodajmy fakt, no tutaj więcej na ten temat jest w zakonie Syjonów, w plociuchu na ten temat, że na co jeżeli, wiecie, jak facet z kobietą żyją ze sobą jak mąż i żona, nie daj Boże są mężem i żoną, no to zwykle pojawia się z tego owoc. I tak jak owoc żywota Maryi Dziewicy był Jezus, tak owocem żywota Maryi Magdaleny z żywota z Jezusem mogło być dziecko. I w tym momencie już cały kościół hierarchiczny się sypie. Sypie się całkowicie, bo zobaczcie, o co chodzi. Tutaj mamy bardzo polityczną strukturę, która w ogóle zakłada to, że mamy ośrodek władzy, wybieralność, bardzo mocno Niemcy tam rządzą. Przecież pierwsi papieże bardzo, bardzo długo byli Niemcami. Później był cesarz rzymski narodu niemieckiego, prawda? Tego typu klimaty i nagle co? I nagle mają oddać władzę jakiemuś potomkowi Jezusa? No bo przecież do tego to by się sprowadzało. Gdyby się okazało, że Jezus ma dziecko, gdyby się okazało, że to by zapoczątkował dynastię, no najbardziej świętą dynastię, jaka tylko by mogła być i która by była praktycznie nie do obalenia. To od strony politycznej. A teraz od strony religijnej. Zobaczcie, jak to wszystko się kłóci. W tym momencie mamy sakrum, takie totalne, niepowtarzalne sakrum. Jezus był Bogiem, Jezus był Synem Boga, Jezus nauczał, Jezus nie żyje, koniec. I teraz wyobraźcie sobie, co się dzieje w momencie, w którym on ma żywych spadkobierców. No, nie tylko materialnych, ale i duchowych. Co by było, gdyby oni zabrali się za nauczanie? Byliby niepowstrzymani i mogliby głosić, co tylko by chcieli i to musiałoby być de facto od razu wprowadzane. Byliby nimi niesamowicie niepokorni. Zobaczcie, papieże muszą się słuchać. Już pomijam te plotki, które mówią, dlaczego Benedykt XVI został odsunięty de facto od władzy, że nie on sam się podał de facto do dymisji, przeszedł w stan spoczynku, tylko mu kazano, bo za bardzo tam w Bank Watykański uderzył i po prostu pieniądze, nie? No tutaj się nie da. Po prostu się nie da. To jeszcze dodajmy do tego, że to jakby niszczy całą sferę sakrum, nie? No masz te dzieci. No to ciężej jest to uwierzyć, no. To znowu się cofamy do czasów bardzo, bardzo starożytnych, gdzie, nie wiem, gdzie faraon był jednocześnie Bogiem i tak dalej, i tak dalej. No takie naprawdę to przerażające i dziwne. Do tego jeszcze co gdyby takie dziecko Jezusa było na przykład głupie albo było złe. No to już całkowicie wszystko burzy. Co prawda, jakbyśmy się temu głębiej przyjrzeli, to w zasadzie to nie burzy. Ponieważ Jezus Bóg, ale również Jezus człowiek.
no to skoro człowiek, to działają wszystkie prawa ludzkie. Łącznie z tym, że bardzo dobry człowiek może spłodzić sukinsyna, a już na pewno może mieć sukinsyna w jakiejś linii, prawda? Że tam wnuk był jakimś złym człowiekiem, który coś bardzo złego robił, nie? Albo że był głupi. Gorzej, jeżeli on właśnie zacznie twierdzić, że tak trzeba. I na przykład będzie jakiś sadycha, który każe ludzi mordować, bo lubi. I w to uwierzą i zaczną to robić z namaszczeniem boskim. To wszystko rozpierdziela. Po prostu, po prostu tak. To jest moim zdaniem powód, dla którego Marię Magdalenę całkowicie wymazano z Biblii. Prawie całkowicie wymazano z Biblii. I poprawiam się, a jeżeli jest cokolwiek jakaś i całkowicie wymazano ewentualną wzmiankę o dziecku Jezusa i Marii Magdaleny. Tyle. A na koniec przypomnę to, co powinienem przypomnieć na koniec. To jest tylko spiskowa teoria. Spiskowe teorie omawiam dla waszej przyjemności, żeby się tego fajnie słuchało. To, że omawiam jakąś spiskową teorię, to wcale nie znaczy, że w nią wierzę. I pamiętajcie, że to, że coś jest logiczne, to wcale nie musi być prawdziwe. Równie dobrze może tak być, że rzeczywiście Maria Magdalena była jakąś bardzo bogatą kobietą, która po prostu pojawiła się, chwilę chodziła z Jezusem, a potem o nim zupełnie zapomniała i rzeczywiście wróciła, gdy się dowiedziała, że koniec nad nim jest bliski. No i tyle. Mogło tak być. To też jest logiczne. Pozdrawiam bardzo serdecznie, jeśli się materiał podobał. Zachęcam do łapkowania, zachęcam do komentowania, zachęcam do oglądania pozostałych moich filmów, najlepiej w playlistach, gdyż każdy like, każdy komentarz, każdy film obejrzany w playliście, zwłaszcza od początku do końca, bardzo poważnie, pozytywnie działa na pozycjonowanie, a film wypozycjonowany częściej się pojawia z prawej strony w proponowanych i częściej wyskakuje w Google'ach jako wynik wyszukiwania, dlatego dzięki temu mam szansę na zdobywanie nowych widzów. I tyle. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Pa!